Cześć, nazywam się Mariusz Sobkowiak, jestem redaktorem naczelnym Młodego Lubuszanina TV, telewizji internetowej tworzonej przez młodych Lubuszan dla Lubuszan. Naszą telewizję tworzą sami młodzi ludzie, którzy zgłosili się do nas, żeby pokazać światu, co ich boli, co im się podoba. Zapraszam do oglądania. Ósmego października w Szkole Zespołu Kreowania Wizerunku odbyły się warsztaty z dziennikarstwa. Pokrótce pokażemy Wam, jak to wyglądało. Czy powinniśmy się w ogóle tym przejmować? Szanowni Państwo, ale oprócz tej prasy tabloidowej mamy tutaj tylko okładkę, możemy też zobaczyć różnicę. Tutaj już nie mamy takich jak Lubuski Obywatel i w tym roku... Dobrze pogadać z nim, z kimś profesjonalnym. Kto Waszym zdaniem mógłby się wypowiedzieć? Co sądzisz na temat przeprowadzonych tutaj warsztatów? Uważam, że były interesujące. Nie nudziłem się, o dziwo. Myślałem, że będzie nudno, a wcale tak nie było. Dowiedziałem się trochę o dziennikarstwie, o prowadzeniu czasopisma. Moim zdaniem były bardzo ciekawe i dowiedziałem się z nich wielu ciekawych rzeczy na temat dziennikarstwa. Co zrobić, żeby być dobrym dziennikarzem? Co powinna zawierać gazeta? Czego nie powinna zawierać? Jakie są rodzaje pism? I wiele innych rzeczy. Warsztaty były bardzo ciekawe, bardzo mnie zainteresowały. Dowiedziałam się wielu nowych, przydatnych informacji. Myślę, że to są bardzo fajne warsztaty. Najbardziej podobała mi się część praktyczna, w której w tym momencie biorę udział. Bardzo mi się podoba, lubię stać przed kamerą, więc dla mnie super. Czy myślisz, że przyda ci się ta wiedza w przyszłości? Myślę, że jeżeli chciałbym iść w tym kierunku i zostać dziennikarzem, może mi się przydać. Myślę, że się przyda. A czy poleciłabyś te warsztaty innym osobom? Tak, poleciłabym te warsztaty każdemu, zwłaszcza osobom w młodym wieku. Dobrze, a może widzisz swoją przyszłość związaną właśnie z dziennikarstwem? Z dziennikarstwem może nie, myślę, że to nie dla mnie, ale myślę, że dużo młodych osób by się w tym odnalazło. Kolega zrobi wywiad z kim? Z kim chciałbyś zrobić wywiad? Myślę, że z Aleksandrem. Dobrze, bo to już masz? No jeszcze raz. No i co, trzeba by było włączyć, no nie? Dobra, bo to jest prosty bit, prosty sprzęt. Ale tak właśnie ustawiam, no nie? Mniej więcej, nie na środku, tylko delikatnie, żeby z tej strony było więcej miejsca, no nie? Żeby było ładnie tło do naszego... Nie. Ja bym zrobił na tle koleżeństwa. Na wysokości Edukasa. 8 października w Szkole Kreowania Wizerunku odbyły się warsztaty z dziennikarstwa. Zapytamy dzisiaj jednego z naszych uczniów, co oni sądzą. Okej, było nieźle. Lekko poprawnie. Muszę was widzieć. Wy się musicie trochę przekrzywić. Więc Kuba chyba tym razem będzie znalazł. No i znakomicie. 3, 2, 1. Jesteśmy dzisiaj z. Okay. Co sądzisz? Co sądzisz? No jeszcze raz. Kamera? Dla kogo? I kolega teraz nie pamiętam. Uwa. Dla Zuzi też brawa. Odbiór tego, jak było, czy warto. Mariuszu, powiedz proszę, jak czujesz się z tym, że inspirujesz młodych ludzi właśnie w dziennikarstwie? Jak, co cię skłoniło do tego, żeby to robić? Po pierwsze, to jest chyba najcudowniejsza praca na świecie, jaka być może, z młodymi ludźmi inspirować i zachęcać ich do tego, żeby się rozwijali i żeby to oni też opowiadali nam o tym, co ich interesuje, bo moim zadaniem nie jest im narzucanie czegokolwiek, tylko danie im takiej platformy wymiany myśli, platformy wymiany idei i temu mają służyć nasze media młodzieżowe, Młody Lubuszanin. Chcemy dać im tak naprawdę pole do popisu, do tego, żeby to oni mówili nam o tym, co jest dla nich ważne, co ich interesuje, o tym, co ich boli. I dlatego też dzisiejsze warsztaty, dlatego też dzisiejsze spotkanie, po to, żeby dać im narzędzia, żeby zachęcić, ale właśnie po to, żebyśmy my też wyciągnęli coś od nich, żeby oni nam opowiedzieli coś o swoim świecie. Także mam nadzieję, że mi udało się coś dzisiaj przekazać młodym ludziom, ale jestem absolutnie przekonany i mogę tutaj to potwierdzić, że ja też dużo dzisiaj od tych młodych ludzi wyciągnąłem i dlatego ta praca jest taka fascynująca. Nie tylko dawać, ale nawet od tych młodych ludzi właśnie przede wszystkim brać, bo jest co. Co, kto, gdzie, kiedy, dlaczego. Jeżeli wasz materiał na to odpowiada, no to możemy założyć, że odbiorca będzie wiedział, o co chodzi.
Jako dziennikarze idziemy prosto do celu i od razu mówimy, kto zabił. Nie zostawiamy tego na ostatnią stronę albo rozdział. Najlepiej, gdybyście robili o tym, co jest wam bliskie, co znacie, co wiecie. Dobrze, żeby temat był ważny społecznie, a to oznacza, żeby był ważny nie tylko dla autora, tak? Chcesz powtórzyć? No dobrze, z marzyku, Katrze, tak? Tak, bardzo ładnie. Wkład jest dobry. Ale miejmy nadzieję. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na www.modulubuszanin.wordpress.com. A czy myślisz, że przyda ci się w przyszłości ta wiedza? Myślę, że się przyda. Pytanie trochę ten. No co miałem ci powiedzieć, że nie? To do niego nie przyjdzie? Nie, że... No, nie. Dobrze, Zuza, powiedz mi proszę, jakie wrażenia wywarł na tobie ten... Warsztat. Chciałem mieć wywiad. Jesteśmy właśnie z jednym z uczniów z tej szkoły i co sądzisz o dzisiejszym przeprowadzeniu? O Jezu, jeszcze raz. Nie, to jest głupie pytanie, dobra. Nieważne. Dziękuję. Najlepiej zakończymy.